Paulina Krupińska-Karpiel, 31 l. Niedawno opublikowała zdjęcie z ciążowym brzuchem. Szybko wyjaśniła, że jest to fotka archiwalna. Jednak ona i jej mąż Sebastian Karpiel-Głecka, 42 l., nie kryją, że lubią siebie w roli rodziców. Niewykluczone zatem, że na świecie pojawi się ich trzecie dziecko. Gdy Paulina Krupińska ostatnio podzieliła się z fanami zdjęciem, z zaokrąglonym brzuszkiem, natychmiast posypały się gratulacje. Gwiazda wyjaśniła, że to archiwalna fotografia. Zapytana. Czy zdecydują się z mężem na kolejne maleństwo, odparła, jeszcze chwila, przyjdzie taki czas. Reklama była miss nie ukrywa, że realizuje się w rodzicielstwie. Wraz z mężem. Sebastianem Karpielem Bułecką. Wychowuje córkę i synka, czteroletnią Antosię i dwuletniego Jędrka. Przyznaję, że pociechy to spełnienie jej marzeń, są też wyjątkowo grzeczne. Nie wiem, czym sobie zasłużyłam na taki komfort. Może tym, że wycofałam się z życia publicznego na trzy miesiące przed porodem. Miałam spokój nabrałam sił i byłam w pełni gotowa na zajmowanie się dzieckiem, zastanawiała się. Podkreśla, że ma ogromne wsparcie w mężu. Gdy latem zeszłego roku przysięgli sobie miłość, przed ołtarzem kościółka w kościelisku, jednocześnie odbył się chrzest ich synka. Muzyk jest gotowy na nowego członka rodziny. Zawsze lubiłem dzieci, ale kiedy patrzę na własne. Rosną mi skrzydła, nawet po nieprzespanej nocy, zapewnia z mocą. Zobacz więcej materiałów.